Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nami jest Joszelka. Hejka! I dzisiaj gramy w Brickrix, jesteśmy przygotowani, mamy specjalne kostiumy, gaśnice, tak. Mamy paczkomat, mamy samochodzik InPostu, wiozę przesyłkę do ciebie i ja mamy malucha, ale od razu powiedzmy jedną rzecz, ten maluch jest bardzo nietypowy. Tak, bombowy. Bardzo. Przede wszystkim zacznijmy od tego. Czekaj, ja otwierasz mu drzwi, no tak. Tak, ogólnie czekaj, sobie tu włącz, żebym widział jeszcze te wszystkie te znaczki. A ile osobowy on jest w ogóle? Dwuosobowy. Na pewno? Tak. Widzę, że może więcej osób wejść. No wsiadaj. Do malucha to wiem, że może na pewno... Jeszelka, wsiadaj, no. Ale gdzie ja ci tu mam Czekaj, zamknę nam drzwi. Mamy... A, i tu jeszcze jedno ciało mamy. Mamy dwie głowy i jesteśmy psem z Harry'ego Pottera. Dobra. Ogólnie może zademonstruję tylko, na czym polega różnica w tym aucie. Ogólnie ten samochód jest nietypowy, ponieważ raz, że strzela. Okej. A dwa... O, czekaj, trochę się rozpada, ale trochę dwa, się rozpada, jak no. się uderzy... To jest bardzo mocny wybuch, bardzo robi silny trochę wybuch. Rozwałkę, no tak, faktycznie. Dobra, ja nas wrócę w takim razie z powrotem na miejsce. O. Ty wysiadłaś, spoko. Nie wysiadłam, wyleciałam. Dobra. Więc tak, to jest samochód pościgowy. Okay. I tutaj mamy samochód ucieczkowy. Zasada będzie bardzo prosta naszej zabawy. Mianowicie, jeden wciela się w rolę kuriera InPostu. Oczywiście to jest bardzo ciężka praca. No bardzo. Bo zawsze ścigają go maluchy, które mają działka i mają wybuchowe bum-bum z przodu. Tak, dokładnie. Z czego osoba w maluchu będzie chowała paczkomat. To znaczy, gdzieś go za chwilę ukryje. Czy on mieście. Nie podglądać? Nie podglądasz, gdzie będzie. A masz kod QR? Także gdzieś go ukryje i twoim zadaniem będzie tak naprawdę znaleźć ten paczkomat jak najszybciej oraz wjechać w niego. Jak go, że tak powiem, uderzysz, no to tak byś dostarczyła paczki, no nie? No okej, okay. Czyli to działa. A ja próbuję cię jak najszybciej, jak najwięcej razy zatrzymać. Dobra, no to czekaj, to w takim razie ja już tutaj... ja sobie już wsiądę do mojego InPost furgonetka. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ogólnie z różnych miejsc myślę, że będziemy startować, dobra. Więc będziemy mieli też możliwość... że tak powiem... Dobra, chowaj to tam, a nie... No czekaj, to nie jest takie hop-siup, co ty myślisz? Jest takie hop-siup, ma być widoczne tak, żeby nie widzieć. O, dobra. I myślę, że tak 5 minut, jeżeli w 5 minut nie znajdziesz, no to oczywiście będzie czyli zamiana. Czyli schowałeś na drugim końcu miasta. Rozumiem. Nie. Wyłącz te wycieraczki. Nie. Bo nic nie będziesz widział. Włączę jeszcze jadę, migawki. Na razie. Człowiek InPostu! Człowiek on ma InPostu. Moją paczkę! Czekaj, bo ja tu muszę, bo ja między bloki, bo tu chyba zgubiłam adres. Zgubiłam adres! Halo, gdzie jest adres? Chodź tutaj! Oj, przewróciłem się, ale spokojnie, nic mi się nie stało. Dobra, to ja szukam na razie. Główna droga to jest najważniejsze. Szukaj. Na razie zrobiliśmy tak, że z głównej drogi, w sensie jakby będąc na ulicy, nie trzeba wjeżdżać w żadne uliczki. Czekaj, o, Joszelka, wjeżdżam! Dzięki. Czyli będzie. Ułatwiasz mi sprawę, bo jak zniszczysz budynki, to będę widzieć InPost. Możliwe. Paczkomat. Możliwe, może tak być, ale ogólnie zrobiliśmy taką zasadę na razie, że. No już leka, doganiam cię. Daj mi się rozejrzeć chociaż. Dobra, 3, 4. Ale co gonię. Ty. Nie! Okej. Okay. Bo ja nie mogę być w zakręt. Więc ogólnie rzecz biorąc, jak będzie ten kurier na ulicy, będąc jadąc uliczką. Powinien widzieć, być w stanie widzieć, tak ukryłem. Tak, na paczkomat. Pewno. Dokładnie. Więc teraz będzie tak, że przejadę obok niego i nawet go nie zauważę. No, tak tyle ci w temacie. Nie, no proszę, nie wybucha. Zepsułaś mi. Ej, nie, bo ja straciłem. Nie, nie straciłem. Czekaj, gdzie to jest? No jedź, wjeżdżaj mi tu. No idź, panie, już się raz... Ja już się respię. Nie mogę znaleźć na razie. Ogólnie... Z tego skitrał. Ogólnie ten paczkomat, chciałem powiedzieć, że też jest niezniszczalnie przyczepiony, więc w razie czego będzie eksplozja, on przetrwa. I nawet nie odleci nigdy. Gdzie on mi go skitrał? Czekaj, awaryjne włączę. Wracaj, babolu, jedyny. Miało być na głównej. No jest na głównej. Na jednej, na uliczce w mieście. Ja... to już której? No. Musisz szukać. Szukaj. Na dachu mi go dał.
wracaj! Czekaj, skręcam. Jest. Nie, 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 nie! No, ty szukaj co, dalej. Patrz, ty możesz jechać dalej, no, patrz, nic się nie szukaj, stało. Na razie. Czemu się respisz? Nie ma respisz, jak nie wybuchniesz, to nie respisz się. I muszę się respić. Żebyś mi... Wracaj, powiedziałem! Ty niedobry człowieku paczkomowy. Wow. I padł pod mapę, nie? Nie mogę się ruszyć. Nie ma tak dobra zabawa. Uwielbiam takie akcje. Ty mi go schował. Gaśnica w środku! Co każe tam, gdzie na początku. Wydaje ci się. Przejechałam już to 3 razy. Ja teraz patrzę na czas, w razie czego. Znaczy, byłaś blisko. Powiem ci, że byłaś blisko w pewnym momencie. Fajnie. Czekaj, nie ten... Wracaj. Fajnie, fajnie, że w pewnym teraz... momencie byłam blisko, ale wiesz, że przejechałam już całą mapę. Ej, coś się pali tutaj. Kabinę mi rozwaliłeś. No ja cię kre... Gdzie ty jesteś tutaj? Joszelka, zimno. Powiem ci, że zimno. No to jest najlepsze, bardzo co możesz. Bardzo zimno jest tam. No i super. Bardzo zimno. No i nie mogę zawrócić tak szybko. Czekaj, bo mi tutaj miota tym majta minim, no. To mów, kiedy ciepło się robi. No cały czas zimno tam masz. To jadę szukać ciepłego. Dawaj, dawaj. Zara tutaj, wyczaskam, zobaczyście. Gdzie ciepłe? Na lewo i prawo. No, zimno, ciepło, no. Powiedzmy, że ciepło. Ale to powiedzmy. No. Bardzo ciepło. O. Wow! Aha. Okay. Czyli teraz będę już widzieć? Teraz się trochę poskładało. Teraz będę go już widzieć? Nie wiem, czy ty się respisz. Tu się respisz, dobrze. Tam jest zimno. No to ciepło czy zimno, no bo jak pojechałam, to... To ciepło teraz będzie w lewo. Ciepło w lewo. No. Dawaj, śmigaj! Co to ma być? Maluch, zniszczenie! Oczywiście. Dobra, dawaj, chodź tutaj. To mnie znowu zimno. Tak, jest zimno tu. Muszę cię rozgrzać. Ja cię kręcę. Gdzie jest ten paczkomat? Wcale nie wymyśliłem tego odcinka, żeby znaleźć się na Joszelce, nie? To jest głupie. No, tam już jest coraz cieplej. To ma być na głównej drodze, według ciebie? No to jest droga. Jedziesz po drodze, przepraszam bardzo. Dalej paczkomatu żadnego nie widzę. Bardzo ciepło, już gorąco! Opony mi przed... No aha, to jest według ciebie widoczne z drogi głównej. No tak! Jak przejeżdżając... Na drugą stronę, to byś zobaczyła. Przejeżdżając obok tego, na pewno to widzę. Okej, dobra, no to już Joszelka wygrałam. Co wygrałam? Wygrałam. Nie wygrałam, no. Dobra, słuchajcie, proponuję teraz zamianę. Ale tutaj budynki nie stoją, więc trzeba będzie je chyba zrespić na nowo, wydaje no mi się, no co? No dobrze, no będzie lepsza zabawa wtedy. Dobra, no to respimy budyneczki i zaraz wracamy. Jestem za. Dobra, wszystkie budynki powstały, mapka zrespiona, wszystko naprawione. Joszelka, teraz ty będziesz musiała mi schować ten paczkomat. No czekaj, tylko gdzie to było? Tu było. Schować ci paczkomat, tak żebyś nie znalazł. Tak, no żebym to... jadąc po drodze był w stanie go zobaczyć. Jadąc żebym po drodze. Nie musiał, żebym nie, tak, jeżdżąc po drogach w mieście, nie musiał wjeżdżać gdzieś tam między jakieś uliczki i tamten, między budynki. Mówisz? Tak, że znajdź jakąś miejscóweczkę i mi go tak świetnie będzie, jak ja to w minutę znajdę, nie? Nie w tą stronę! Joszelka, tylko przodem, nie oszukujemy. Przodem. No dobra, no. I wybuchowy tutaj maluszek. No już ja wsiądę do swojego, siedzę już. Bardzo tak? Ładnie schowałam, siedzę już. Nie pamiętam, dobra, gdzie go chowałam już. Przesyłkę dla moich widzów, nagrody giveaway. O kurczę. Poczekaj, bo... Czekaj, no bo ja wstać nie mogę teraz. Czekaj. Mówisz, nie, się nie możesz respić jak ten. No ja nie mogę, znaczy nie mogę. Możesz się respić, się respiłaś, no. No, teraz możesz się respić. Okej, dobra, no to się respię w takim bądź razie. I już sobie śmigam, zaraz zobaczymy. Tak, jedziesz sobie? No tak, no muszę przyspieszyć, to nie jest takie hop-siup, co ty myślisz? Takie hop-siup jest? No o co chodzi? Nie rozumiem. Chyba szybki res, bo będzie mnie teraz męczyć, nie? To ja cię będę męczyć? Tak. To ja ci będę robić, przepraszam? Weź się dotrzymaj, halo! Ja już gdzie tam jedziesz? Za gdzie tam jedziesz? Co nie, że ja to już znajdę zaraz. Gdzie od razu. Tam jedziesz? Ja to szybko ci znajdę, patrz. Wow! Okej. Okay. Dobra, śmigamy. Coraz mniej budynków. Coraz mniej budynków, coraz więcej widać. A czyli to specjalnie robisz?
Co specjalnie robię? Ty mnie robisz. Nie, to ty we mnie wjeżdżasz, ja w ciebie nie wjeżdżać. Ej, ale weź ty... Ja tak nie przyspieszałam. Gdzie ja tu tak nie przyspieszałam jak ten. Halo! Czekaj się ty. Co to za oszustwo? Widziałem przecież. Ty widziałeś. No ale co ty... No przestań, no nie wjeżdżaj. No... A. Co to ma być za oszukiwanie? Halo? W życiu nie będę pracował na impoście, przecież to jest masakra jakaś. Jak taka joszelka jest znowu jeździ... O, paczkomat znalazłem! Co znalazłeś? Nic nie znalazłeś, czekaj! Ja jest... Oj! Nic! Zostaw mnie! Chodź tu! Wiesz? Nie! Ja tu patrz, o, tędy pojadę. O! Tędy? Dobra. Ło! Dawaj! Gdzie? Dobrze. Dobra, ogólnie myślę, że jak mi się udało znaleźć, to teraz chyba zamiana. Nie udało ci się. Nie udało zgadzam mi się. Nie zgadzam się. Lubisz się znęcać, dlatego chcesz się zamienić. Ty no. Paruwo. Dobra, Joszelka, w takim bądź razie, proszę bardzo, proszę wsiadać do swojego kurierskiego, że tak powiem, no plumienki. Siedzę już. Tak jest. Ty już ja mogę szukać? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie schowałeś? To jeszcze nie ten moment. Jeszcze nie? No dobra, ale schowaj tak, żebym znalazła. Oczywiście. Najlepiej nie w tym samym miejscu, co wcześniej. Nie, czekaj, bo jestem pasażerem. Nie, to nie tak. Dobra, no. No to już no, mogę? W ogóle nie jest w tym samym miejscu, co wcześniej. W ogóle? W ogóle. W ogóle, dobra, to Joszelka, nie jadę. Masz zadanie dostarczyć nagrody na giveaway. Dobra. Więc jadę. Jak nie dostarczę... Ej! Patrz! Ej, no. Na drzewo banany prostować. Proszę bardzo. Gdzie ty jesteś, Joszelka? Gdzie ty się respisz znowu? Poka. Nie interesuj się. Ej, czemu tak daleko? Obok powinnaś zrespić no, zaraz. No zostawiam się obok. Tak? Aha. No, ja. O, jak ja to lubię. Dobra, no. Gdzie masz tego paszkomata? Gdzie ty tam jeździsz po jakimiś tym wertepami? No nie mogę! Joszelka! Naprawdę się lubisz na ten znęcać. Co to ma być? Naprawdę się lubisz na ten znęcać. No w ogóle. W ogóle liczcie punkty, ile kto razy kogo tam 10 wiecie. Razy ile dla razy mnie. Kogo, kto koło wybuchł. Możesz mi mówić, gdzie jest ciepło? A nie, ty mi też nie mówiłaś. Ja ale ty jesteś dopiero szybki. Po pół godziny. Jesteś szybki. Dobra, to jadę. Na razie. Pełna prędkość mówisz? Nie, na razie. Nawet. Wracaj! Patrz, nie chcesz mi pomóc, to jadę w Bieszczady. Chyba cię zsięgło troszeczkę. Proszę jechać po ulicy. No jadę przecież. Wracaj na ulicę. Ej, bez jej, to auto mi wybucha na wertepach. No i dobrze ci tak. Czekaj, jedź pani. No, zostaw gdzie moja mnie. Paczka? No właśnie nie Oda wiem, gdzie paczkę, jest. Typie. Nie chcesz mi podpowiadać, to ja nie dostarczę. Ja cię przynajmniej kręca. Impostowcy mają mapę. Ajajajaj. To eksplozja tak się załatwiła? Tak. No nieźle. Gdzie jest paczkomat? Tam jest zimno. Joszelka, tam jest zimno, ewidentnie. Ja się nie znam. Przebiłeś mi opony. Nieprawda. Przebiłeś mi opony. Masz przebite? No to super. Mam. Wracaj, powiedziałem, obstrzelam ci teraz te auto. I fajne te maluchy. Muszę powiedzieć szczerze. Maluchy, ja ale masz tylko jednego. Gdzie no, kręcę? Dobrze! Ja się rozejrzę. Ja się ten też rozejrzę. Dobra, jedziemy. No gdzie żeś to postawił? Co ty robisz? Nie będę tak. Ja tak się nie bawię. Ej, bo karabin mi wypadł. No i dobrze ci tak. Ej, no bez jaj. No co ty nie umiesz? Joszelka, co ty wjeżdżasz tam po jakichś wertepach? Nie wiem. Dalej wracaj, nie widzę paczkomata. Wracaj, typie. Dawaj paczkę. Ej, dwa budynki posypałaś. Ja? Chyba ty. Ja? Gdzie tam jesteście? Nie ma dalej. Nie... Gdzie jesteście moje nie paczki? Nie ma paczkomata. Ty normalnie jesteś normalnie budowniczy taki, no. Że paczkomata się nie da znaleźć. Naprawdę, jest mega widoczny z głównej ulicy. Której głównej? Bo ty wiesz dla ciebie... No, dobra, normalny. Wiesz co? No co jest? Idź pan stąd. Co mi robisz? Co idź pan stąd. Ja się tak nie bawię, że ty najpierw paczkomata schowasz, a później się ten...
Ze mnie śmieszkujesz, że nie da się znaleźć. No nie śmieszkuję, wszyscy śmieszkujemy. Pewnie pod hasiokiem tu jest. Dawaj, wracaj! Wracaj, powiedziałem! Tam jest zimno. No to główna czy nie główna, no ja... No nie, no w ciepło jechałaś, ale teraz zimno. No i przestań się oszukujesz. Czyli teraz ciepło? Oszukujesz normalnie. Ciepło, oczywiście, że tak. O, patrz, pomad. Widzisz? Jednak mój. Był. Proszę bardzo. Jechałam, wygrałam. Dobra, to ja proponuję jeszcze jedną zamiankę. Jak to tak? No, jeszcze raz chcę. Aha, czyli chcesz jeszcze raz szukać? No dobrze, tak. Niech ci będzie. Tylko teraz, no to jest już ułatwienie mega, mega. Nie ma budynku. Dawaj, już. Szuka. Jak nie ma budynku, budynki są. Przestań wysiadać. Kombinujesz, no. Ja ci tak schowam, że nie znajdziesz. Dobrze. Tak ci schowam, że nie znajdziesz. No na pewno, teraz ci na pewno schowam tak, że nie znajdziesz. Gdzie ci tu schować, tak żebyś to nikogo no, nie znalazł? Ale szybciutko. No weź mnie, nie pospieszaj. Ma być szybka, męska decyzja. Ale to nie może tak być. Taka sytuacja. Nie może tak być. Dobra, to tutaj postawię. Pewnie będzie najgorsza możliwa... Co podglądasz? Nie podglądam, siedzę i czekam. Na pewno go znajdziesz od razu. Tak będzie. Cześć. No, dobra, no. Joszalka pół godziny później schowała ten paczkomat. Najgorzej. Więc ja już jadę. Jedziesz? Na poszukiwania. Ja czuję, że ja to znajdę bardzo szybciutko. Jest faktycznie łatwiej, bo... No poczekaj, bo mną miota! No Paweł! Ty się nade mną znęcałeś! Ja się... Gdzie ty jesteś? Słyszę eksplozję. No co ty jesteś? Już cię zgubiłam dawno. Skręciłem no Paweł! Parubo! Chodź tu! Ja nie mogę, poważnie. Dobra, ja śmigam. No ja tak już... śmigasz, że cię szybko zgubię. Czekaj, gdzie ja to tak jest? Nie robiłam, nie tryhardziłam jak ty. Ja tryhardzi? Co ty tryhardzisz. Mówisz? Ja nie tryhardzisz, zostaw mnie. Tryhardujesz, chodź tu. O, dobra. Dobrze. No niestety eksplodowało, no. Hej. Dobra, cisnę dalej. Zaraz na pewno znajdę, mówię ci. To ja będę jestem bardzo szybciutki. Normalnie podglądasz. O, już znalazłem. Robisz, dlaczego tak szybko znajdujesz? Ty oszukisto jeden. Ej, na bank, on oszukuje. Nie. Ty oszukujesz. Ja nie oszukuję. Oszukujesz. Ja chuda schowanego, Joszalka. Ty oszukujesz, jak ja chowam. Ty oszukujesz, jak ja chowam coś. Ja po prostu dobrze się... O, czekaj, tu zgaszę ten pożar. Gdzie ty masz tego swojego... Gdzie ty jesteś? No ja siedzę na rumowisku, na foteliku i ten i sobie gaszę gaśnicą. O, cześć, Joszalka. Ja już myślę, nie będziesz gasił. Że tym symbolicznym akcentem myślę... Przestań, co ty mi robisz? Krzywdę. Że tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Do następnego. Zostaw mnie wjeżdżać w twarz, nie wolno. Paweł Szukista.